Trzeba wykaszać tereny, które praktycznie są w obowiązku tych, którzy dbają o wały. No ale mamy tak bardzo dużo zawodu, że praktycznie co drugi tydzień na tych wodach odbywają się zawody. Panie prezesie, jak to jest, że ogólnie pan jest prezesem, prawda? A dzisiaj jest pan sędzią głównym. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że to wynika z tego, że po prostu mamy sentyment do młodzieży, do dzieciaków, do młodzieży. Liczymy, że jak w życiu od młodzieży, od dzieci należy zaczynać. I postanowiliśmy, to jest taka szersza grupa, ja jestem sędzią klasy krajowej, gdzie mam uprawnienia. I postanowiliśmy, no tak jakby w czynie społecznym, nieodpłatnie z kolegami, 7 nas sędziów, łącznie z panem dyrektorem biura, który też ma uprawnienia sędziowskie, sędziujemy dzisiaj te zawody. Chodzi głównie o to, żeby obniżyć nawet i koszty zawodów. Czyli robicie to dla młodych? Dla młodych. Czy warto robić to? No, myślę, że okaże się za 2-3 lata, co to, ale zawsze w młodzież warto inwestować. Zawsze. Tak chyba w życiu normalnym, jak i w sporcie, jak i wszędzie. Po prostu w młodzież warto inwestować. Młodzież to nasza przyszłość, prawda? Jeszcze tym bardziej, że ktoś kiedyś będzie musiał zająć pana stanowisko, czy prezesa, czy kogokolwiek innego i będzie musiał mieć tą wiedzę. To znaczy, powiem tak, tego sportu się uczymy. Uczymy się go wszyscy. Niestety mamy pewne zasady, które obowiązują nas literalnie. Musimy je przestrzegać. Są one praktycznie co roku modyfikowane, dodawane. I ten sport kwalifikowany, który teraz wszedł na nasze wody i w ogóle wyodrębni jakby tą zabawę w ten sport, bo mamy koła, prawda, gdzie jest, w kołach się robi i niektórzy nie mogą zrozumieć, dlaczego muszą wypełniać dokumenty, dlaczego muszą robić to. Natomiast dzisiejsza młodzież, co jest tutaj zebrana, nie wiem, ile zostanie ich w spławiku, ponieważ to są zawody połączone, rzutowcy mają swoje i tak dalej. I suma tych wszystkich punktów, które tutaj zdobędziemy, czyli spławik, tam w rzutach i tak dalej, dopiero wyłonia najlepszego zawodnika. Natomiast grupa spławikowców, która stąd zostanie, no myślę, obserwując dzisiejsze tutaj zmagania, widzę tych dzieciaków, że są pełni energii, mają nawet, powiem, dobry sprzęt jak na... Jest to drogi sprzęt, powiem tak, że nie każdego stać, także postępy naszej młodzieży zależą od prowadzących, czyli rodziców, trenerów i tak dalej, bo w to w młodzież trzeba inwestować, trzeba szukać sponsorów i pieniędzy. To znaczy, ja powiem panu tak, takie zawody to są kroplą w morzu, ale najważniejsze jest to, żeby przyciągać tę młodzież. Nie tylko tu w Gdańsku, ale w całej Polsce. I tu z tego miejsca odnosimy się nie tylko do prezesów, ale do wszystkich członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Trzeba promować młodzież. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy program wędkarski z Wędką nad Wodę. I zapraszamy już za tydzień o godzinie 16:10 w czwartek. Do zobaczenia.